Okiem służb specjalnych, czyli podcast dla chcących zrozumieć świat mniej lub bardziej tajnych służb. Zaprasza Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! Dwójka versus wywrotowcy. Może zacznę od podziękowań za wszystkie lajki i komentarze w mediach społecznościowych, gdyż dzięki nim podcast uzyskuje większe zasięgi. To zaś oznacza, że algorytmy łaskawie rozpowszechniają poszczególne audycje, filmy wideo oraz artykuły i docierają one do większej ilości zainteresowanych. Wielkie dzięki za to i proszę Cię o jeszcze. Nie ustawaj w rozpowszechnianiu. Wystarczy krótki komentarz w stylu dobra robota albo ciekawe, no i like. Tu nie chodzi o mnie, a o rozpowszechnianie treści bloga. I tyle. I zapraszam Cię na ten odcinek podcastu typu Archeo, w którym cytuję bardzo ważny dokument przedwojennej dwójki dotyczący zwalczania akcji wywrotowej w wojsku. Dlaczego on jest taki istotny? Znając go, możemy zobaczyć w nieco innym świetle działania wobec propagandy komunistycznej i poszczególnych komunistów w przedwojennej Polsce. Zrobi się to szczególnie wyraźne, gdy w którejś z kolejnych audycji opowiem o pułkowniku Józefie Światło, czy też innym Józefie, Josku Mützenmacherze. Ale to w przyszłości. Zaś transkrypcję tego odcinka podcastu znajdziesz na blogu typu Intelligence o nazwie szpiegul.pl, gdzie serdecznie Cię zapraszam. Zaczynamy! Instrukcja. Prezentowany dokument źródłowy to zatwierdzona w listopadzie 1931 roku instrukcja dowódcy okręgu Korpusu nr 1 w Warszawie, generała brygady Czesława Jarnuszkiewicza i przy okazji od 1906 roku bojowca organizacji bojowej, później członka Związku Strzeleckiego i piechura Legionów. W sprawie operacyjnego zwalczania akcji wywrotowej w wojsku, czyli zwalczania wpływów partii komunistycznej w armii, wydana dla oficerów informacyjnych, czyli właśnie dla dwójkarzy, podległych samodzielnemu referatowi informacyjnemu dowództwa okręgu Korpusu nr 1 w Warszawie, którzy pełnili służbę w oddziałach wojskowych DOK, czyli dowództwo okręgu Korpusu nr 1. Nie przejmuj się w tej chwili nazewnictwem, strukturami organizacyjnymi dwójki, gdyż o nich też sobie powiemy w którymś z odcinków podcastu. Zaś przedmiotowa instrukcja powstała, gdy szefem oddziału 2 Sztabu Głównego Wojska Polskiego był podpułkownik dyplomowany Tadeusz Pełczyński, postać legendarna. Polscy komuniści prowadzili w II Rzeczpospolitej działalność skierowaną przeciwko polskiej państwowości pod hasłami rewolucji proletariackiej, za którą kryły się imperialne cele sowieckiej Rosji. Służba wojskowa w Polsce była obowiązkowa, więc pełnili oni służbę zasadniczą w Wojsku Polskim, gdzie byli wcielani. Celem działań kontrwywiadowczych dwójki było wyłuskanie komunistów spośród poborowych i ich ścisła inwigilacja, podobnie jak w przypadku znanych komunistów, to znaczy tych znanych, którzy trafili już do wojska. Przy okazji ciekawostka. Opinia po zakończeniu służby, opinia dwójki, decydowała często o losach zawodowych takiego komunisty i w ogóle jego życiu w Polsce, szczególnie w kontaktach z różnymi urzędami. I zdarzało się, że ktoś ją rozpoczynał z etykietką komunisty, to znaczy służbę wojskową, a okazywało się, że nie jest to prawda i wówczas opinia sprzed służby zasadniczej, sprzed wcielenia do wojska, traciła swoje znaczenie. Wracając zaś do Sowietów, to oddziaływanie na Wojsko Polskie było jedną z kluczowych kwestii. Zaś walkę z agitacją komunistyczną prowadziły wywiad i kontrwywiad wojskowy oraz służby specjalne umiejscowione poza strukturami armii, jak choćby policyjna DEFA, o której już Ci opowiadałem w którymś z odcinków podcastu. W okresie jej obowiązywania instrukcję oznaczono klauzulą ściśle tajne. Maszynopis z jej tekstem oprawiono w okładkę z wydrukowanym tytułem, gryfem tajności, miejscem na oznaczenie numeru egzemplarza i innymi cechami formalnymi. Treść zawarta w 3 rozdziałach zamieszczona jest na 24 stronach. I zaczynam cytowanie wybranych fragmentów.
Zadaniem oficera informacyjnego jest współdziałanie z organami oddziału 2 Sztabu Głównego w zwalczaniu szpiegostwa i akcji wywrotowej oraz w zakresie ochrony tajemnic wojskowych. Pod tym ostatnim sformułowaniem kryje się po prostu zwalczanie szpiegostwa. Niniejsza instrukcja omawia zadania oficerów informacyjnych w dziedzinie zwalczania ruchu wywrotowego i wskazuje, jak należy tę pracę prowadzić. Odnosi się zwłaszcza do zwalczania agitacji komunistycznej. Zwalczanie agitacji komunistycznej wśród żołnierzy powinno być prowadzone według następujących wytycznych. Pierwsze. Uświadamianie żołnierzy o szkodliwości celów i dążeń organizacji komunistycznych dla państwa. Drugie. Usuwanie w oddziałach niedociągnięć materialnych i służbowych sprzyjających powodzeniu agitacji komunistycznej. I w końcu trzecie. Praca oficerów informacyjnych w porozumieniu z dowódcami pododdziałów w kierunku stwierdzenia istnienia i działania elementów komunistycznych w oddziałach wojskowych i przeciwdziałanie robocie tych elementów. Ten dział pracy oficerów informacyjnych normuje niniejsza instrukcja. Wydziały Wojskowe Komunistycznej Partii Polski. Organem kompartii do prowadzenia roboty komunistycznej w wojsku jest tak zwany Wydział Wojskowy w Komitecie Centralnym Komunistycznej Partii Polski, w skrócie CWW. CWW podlegają okręgowe wydziały wojskowe istniejące przy komitetach okręgowych KPP. Okręgowym zaś wydziałom podporządkowane są komórki, dawniej zwane jaczejkami, to jest małe grupki zorganizowanych komunistów działające w oddziałach wojskowych. Liczba członków komórki w wojsku według zasad organizacyjnych wynosić powinna od 3 do 5 członków. W praktyce jednak liczba ta wzrosnąć może do 7 osób. W razie przekroczenia tej liczby władze wojskówki, czyli organów partii komunistycznej we wojsku, tworzą 2 lub więcej komórek, co ułatwia zachowanie konspiracji. W normalnie rozbudowanej komórce podział funkcji jest następujący: sekretarz, technik i skarbnik. Sekretarz jest równocześnie przewodniczącym, to jest kierownikiem i przedstawicielem na zewnątrz, odpowiedzialnym za dyscyplinę i robotę partyjną. Utrzymuje kontakt z sekretarzem przewodniczącym okręgowego wydziału wojskowego, od którego otrzymuje instrukcje, oraz z tak zwanym technikiem OWW, od którego otrzymuje bibułę, czyli broszury, odezwy, ulotki, transparenty do zawieszania wewnątrz lub przed koszarami i tym podobne. Technik komórki ma za zadanie kolportować bibułę w oddziałach wojskowych, zawieszać dostarczone mu transparenty, zbierać materiały dla prasy komunistycznej oraz werbować nowych członków. Zebrania komórek odbywają się przeważnie poza koszarami i normalnie wtedy, gdy przynajmniej 3/4 członków komórki uzyskuje jednocześnie przepustki. Skarbnik zbiera składki na rzecz partii i ofiary na więźniów politycznych. Każda komórka winna otrzymywać z partii następujące najważniejsze materiały orientacyjne: a) ocenę sytuacji politycznej kraju, informacje o sytuacji ekonomicznej, zatargi, strajki, przede wszystkim w okolicy, gdzie oddział kwateruje. B. Wytyczne, w jaki sposób komuniści mają wyzyskiwać powyższe dane dla agitacji i jakie hasła mają wysuwać w danej chwili żołnierze. Odwrotnie, komórka ma informować władze wojskówki o ilości, stanie moralnym i gotowości bojowej oddziału, o rodzaju sprzętu bojowego w danej formacji i o krytyce tegoż sprzętu usłyszanej z ust fachowców, a więc od swoich przełożonych, i wreszcie o stanie magazynów mobilizacyjnych i tak dalej. Typowymi przejawami akcji wywrotowej wśród szeregowych są: 1. Kolportaż odezw lub zawieszanie transparentów komunistycznych na terenach wojskowych. 2. Agitacja ustna w koszarach i śpiewanie pieśni rewolucyjnych. 3. Masowe wystąpienia żołnierzy z zażaleniami i prośbami. 4.
udział żołnierzy w organizacjach pozakoszarowych lub w demonstracjach ulicznych. 5. Praca szpiegowska prowadzona przez jednego lub kilku żołnierzy na zlecenie kompartii. Inwigilacja. Przed i po wcieleniu rekrutów dowódca oddziału wojskowego otrzymuje wykaz rekrutów, którzy przed wcieleniem do wojska byli podejrzani o działalność wywrotową, to jest komunistyczną. Po zarządzeniu przydziału rekrutów podejrzanych politycznie do odpowiednich pododdziałów, dowódca zawiadamia o tym oficera informacyjnego i tych dowódców pododdziałów, do których zostali ci podejrzani przydzieleni, wydając zarządzenie poddania ich specjalnej, poufnej obserwacji. Oficer informacyjny ma obowiązek tą pracą kierować. Obserwując, należy dążyć do sparaliżowania wrogiej działalności, którą być może podejrzani będą usiłowali prowadzić, oraz do ustalenia i odróżnienia, którzy podejrzani stanowią element bierny, a którzy są niepoprawnymi wywrotowcami. Obserwacja powinna polegać na 1. śledzeniu zainteresowanych żołnierzy na terenie koszar. 2. ustalaniu, z kim komunikują się poza koszarami i czy bywają przez kogoś ugaszczani. 3. ustalaniu nazwisk i adresów osób, które ich odwiedzają w oddziałach i w razie potrzeby zasięgnięciu o nich opinii u cywilnych władz administracyjno-państwowych, województwa, starostwa, policja. 4. notowaniu zgłoszeń podejrzanych żołnierzy o przepustki, nazwisko i czas ważności przepustki. 5. obserwowaniu, czy podejrzani nie żyją ponad stan. 6. prowadzeniu ogólnej charakterystyki podejrzanych. Przychodząca do żołnierzy podejrzanych politycznie korespondencja i, o ile to możliwe, wychodząca od nich, podlega dyskretnej kontroli. Kontrola listów powinna być ześrodkowana w dowództwie oddziału. W sprawie tej kontroli nie wchodzić w kontakt z urzędami pocztowymi. W razie niemożności skontrolowania korespondencji bez pomocy urzędu pocztowego, lepiej zaniechać kontroli. Niejednokrotnie zdarza się, że szeregowi w okresie przedświątecznym zgłaszają prośbę o udzielenie im dokumentów podróży nie do miejsca swego stałego zamieszkania, lecz do innych miejscowości. Jeśli o taki dokument podróżny, urlop, prosi szeregowy podejrzany politycznie i urlop uzyskuje, to należy najpóźniej na 3 dni przed jego wyjazdem wysłać 2 jednobrzmiące pisma lub depesze szyfrowe do samodzielnego referatu informacyjnego sztabu dowództwa okręgu korpusu, któremu pułk podlega, i samodzielnego referatu informacyjnego sztabu dowództwa okręgu korpusu, w obrębie którego leży miejscowość, dokąd się urlopowany zamierza udać. Szyfru można użyć tylko wtedy, gdy już nie ma czasu na meldunek pisemny. W takim meldunku należy podać dokładne personalia wyjeżdżającego i wnioski oficera informacyjnego. Gdy wspomniany żołnierz powróci z podróży, należy poddać go wzmocnionej obserwacji. Zwalczanie. Bibuła wojskowa jako przeznaczona dla żołnierzy bywa kolportowana tylko w oddziałach wojskowych. Niewojskowa o tyle, o ile zawiera momenty dotyczące ruchu ogólnorewolucyjnego. Kolportaż bibuły może mieć miejsce wewnątrz koszar oddziału lub przed koszarami. Rozrzucenie, podrzucenie. Jeżeli na terenie koszarowym ukażą się rozrzucone odezwy komunistyczne, należy przede wszystkim ustalić, czy zostały one podrzucone z zewnątrz, czy też przeniesione do wewnątrz. Przed obliczeniem ich ilości trzeba zapamiętać dokładnie miejsce ich znalezienia, czas, kiedy mogły być podrzucone, i w związku z tym ustalić, który z żołnierzy przebywał w tym miejscu i w tym czasie, gdy odezwy mogły być podrzucone. O ile na miejscu jest żandarmeria, należy wespół z nią przeprowadzić dochodzenia. Wyniki i sposób przeprowadzenia dochodzeń
należy wyczerpująco omówić i bezzwłocznie w najkrótszej drodze przesłać do samodzielnego referatu informacyjnego, załączając przynajmniej po 3 egzemplarze z każdego rodzaju znalezionych odezw. Jeżeli odezwy były znalezione u żołnierzy, względnie jeżeli u któregoś z żołnierzy znaleziono przechowywaną większą ilość odezw, o czym niezwłocznie nie zameldowali przełożonemu, należy ich go przytrzymać, przeprowadzić dochodzenie, dążąc do stwierdzenia, skąd mają te odezwy i dążąc do ustalenia kolportera. Nadmienia się, że tak rozpowszechnianie, kolportaż, jak i sam fakt przechowywania nielegalnych, to jest przeciwpaństwowych odezw, stanowi przestępstwo karane przez kodeks karny. Fakt zawieszenia transparentu na strzeżonym terenie koszarowym przeważnie świadczy o istnieniu wewnątrz oddziału komórki komunistycznej. W takich razach należy skierować podejrzenie na żołnierzy, którzy w przeddzień zawieszenia transparentu wychodzili na miasto. Dochodzenie w tych wypadkach musi być przeprowadzone, podobnie jak przy znalezieniu odezw na terenie koszarowym, jak wyżej podano, i wynik zakomunikowany samodzielnemu referatowi informacyjnego Sztabu Dowództwa Okręgu Korpusu. Oficer informacyjny pułku czy innej samodzielnej jednostki wojskowej musi indywidualnie ocenić sprawę, a gdy dojdzie do pozytywnego wniosku, przystąpić do likwidacji, zawsze mając na uwadze konieczność unieszkodliwienia całej akcji, a nie tylko biorących w niej udział osób. Przed zarządzeniem aresztowania podejrzanych oficer informacyjny musi mieć uzasadnione przypuszczenie, że świadkowie lub rewizja dokonana w rzeczach aresztowanego dadzą dostateczne dowody przestępstwa oraz pozwolą ustalić kontakt podejrzanego z cywilnymi członkami, przedstawicielami partii komunistycznej. Szpiegostwo. W tym temacie instrukcja jest bardzo enigmatyczna i po prostu odsyła do innego dokumentu. Cytuję. Organizacje wywrotowe mają między innymi za zadanie gromadzić materiał szpiegowski dla Sztabu Czerwonej Armii za pośrednictwem Kompartii. Przeciwdziałanie obcemu wywiadowi omawia instrukcja o ochronie tajemnic wojskowych z 1 września 1928 roku. Aparat informatorski. Gdy usłyszałem to sformułowanie aparat informatorski, po prostu rozłożyło mnie na opadki. Brzmi to rewelacyjnie. Pierwszy raz coś takiego usłyszałem. Cytuję. Oficer informacyjny winien dobrać sobie do współpracy z grona podoficerów i szeregowców pewną ilość zaufanych informatorów. Ludzie ci muszą być absolutnie pewni co do dyskrecji i nie mogą pod żadnym pozorem zwierzać się nikomu ze swej współpracy. Oficer informacyjny pułku winien posiadać informatora przynajmniej w każdej kompanii, szwadronie lub baterii. Celem zachowania tajemnicy ludzie ci mogą składać oficerowi informacyjnemu meldunki podpisane jakimś umówionym pseudonimem lub niepostrzeżenie spotykać się z nim w umówionym miejscu poza koszarami i tym podobne. Celem zachowania jeszcze ściślejszej tajemnicy, oficer informacyjny może posługiwać się wyznaczonym przez siebie pośrednikiem, który nie wzbudzałby podejrzeń wśród obserwowanych. Jest rzeczą bardzo wskazaną, ażeby oficerowie informacyjni starali się wykorzystywać różnych szeregowych w ten sposób, aby ci nie zdawali sobie sprawy z faktu, że są wypytywani, badani, względnie udzielają potrzebnych oficerowi informacyjnemu wiadomości. Tylko w wyjątkowych wypadkach wykrycia śladów akcji wywrotowej o większym znaczeniu, dowódca pułku względnie innej samodzielnej jednostki wojskowej zwraca się do samodzielnego referatu informacyjnego Sztabu Dowództwa Okręgu Korpusu o delegowanie specjalnego wywiadowcy do przepracowania tej sprawy. Przybywającemu wywiadowcy
Należy umożliwić tajność jego pracy i nie komunikować się z nim w miejscach dostępnych dla oczu szeregowych, a nawet niepowołanych oficerów. Kontrolowanie jego wyjazdów, ograniczenia wydawania przepustek i w ogóle utrudnianie mu pracy jest niewskazane. Meldunki informacyjne. Oprócz nakazanych wyżej meldunków z wynikiem dochodzeń w związku ze znalezieniem odezw przeciwpaństwowych, transparentów z przejawami agitacji antypaństwowej, zbiorowymi raportami żołnierzy mającymi pozór prowokacji lub zmowy i w ogóle o wszelkich przejawach akcji wywrotowej, należy nadsyłać do samodzielnego referatu informacyjnego DOK, czyli Dowództwa Okręgu Korpusu, również meldunki półroczne i opiniodawcze. A meldunki półroczne mają zawierać następujące dane. 1. Wyszczególnienie nazwisk żołnierzy podejrzanych o działalność wywrotową, a będących pod obserwacją. 2. Wyniki tej obserwacji. 3. Opis przejawów akcji komunistycznej na terenie oddziału. 4. Opis środków, jakie stosowano celem zwalczania tej akcji. 5. Nazwiska stale współpracujących z oficerem informacyjnym, zaufanych informatorów w pododdziałach, przy czym informatorzy ci nie powinni wiedzieć, że zostali ujawnieni wobec samodzielnego referatu informacyjnego. 6. Wyszczególnienie imienne osób cywilnych, które wedle wiadomości oficera informacyjnego stanowią zarząd agent partii komunistycznej, a zwłaszcza wojskówki, na danym terenie i podanie krótkiej charakterystyki ich półrocznej działalności. Punkt ten wypełnia oficer informacyjny tylko w razie posiadania pozytywnych wiadomości, podając ich źródła. Meldunki negatywne obowiązują. B. Meldunki opiniodawcze. Sporządzane i nadsyłane przez samodzielne jednostki, w których odbywają służbę wojskową szeregowi podejrzani politycznie, winny zawierać opinie o ich zachowaniu się w okresie służby, o stosunku do przełożonych, do wojska i państwa polskiego. Celem ułatwienia tej pracy dowódcy pułku, względnie innej samodzielnej jednostki, oficer informacyjny winien pod koniec okresu służby każdego rocznika zebrać od odnośnych dowódców pododdziałów opinie na temat szeregowych, którzy znajdowali się pod obserwacją, uzupełnić je swoimi spostrzeżeniami i przedłożyć dowódcy, który wydaje ostateczną opinię. Opinie winny być wyczerpujące, rzeczowe, poparte konkretnymi faktami. Opinie te po ewentualnym uzupełnieniu ich przez samodzielny referat informacyjny będą stanowiły podstawę do oceny, których podejrzanych należy nadal traktować jako element niebezpieczny, podejrzany, a których uważać za prawomyślnych. Należy pamiętać, że po przejściu do rezerwy o stosunku władz państwowych do rezerwisty, który jako poborowy był podejrzany, decydować będzie opinia przełożonych, nie zaś opinia wystawiona mu sprzed wcielenia do wojska. Spisy szeregowych podejrzanych politycznie winien oficer informacyjny prowadzić stale w stanie aktualnym i o każdej zmianie stosunku do służby wojskowej, zmianie przydziału, przeniesieniu do innego pułku i tym podobne, należy zawiadomić samodzielny referat informacyjny dowództwa okręgu korpusu, dołączając opinię i wynik obserwacji. Spisy podejrzanych politycznie traktować jako akta tajne. Powyżej nakazane meldunki sporządza oficer informacyjny, a zatwierdzone przez dowódców, komendantów, kierowników winny być nadesłane do samodzielnego referatu informacyjnego sztabu dowództwa okręgu korpusu. I to tyle, jeśli chodzi o tę przeciekawą instrukcję. A na zakończenie chciałbym Ci przypomnieć, że 1 sierpnia o godzinie 24 kończy się 50% promocja na pierwszą edycję kursu Podstaw Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI, zaś na YouTube'owym kanale szpiegul.pl wciąż jest dostępny zapis webinaru o tym kursie i w ogóle o tym, jak stworzyć system CSI w firmie. Serdecznie zapraszam do oglądania.
Ja zaś opowiadam Ci o tym wszystkim, gdyż po prostu znam się na tym. Sam byłem oficerem polskich służb specjalnych, a obecnie szkolę profesjonalistów wywiadu i bezpieczeństwa biznesu CSI, czyli Corporate Security Intelligence. Wywiadowców, analityków, bezpieczników, strategów biznesowych oraz każdą osobę zainteresowaną tą tematyką. I niezmiennie pozostaję na stanowisku, iż praca służb i ich agentur nie zmienia się z upływem lat, w przeciwieństwie do cały czas ulepszanej technologii. Jeśli słuchasz tego podcastu, to już o tym wiesz. Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to zapraszam Cię na dalsze audycje, a jeśli ich nie masz, to zapraszam Cię tym bardziej, a ten odcinek zakończę. Być może chciałbyś się ze mną podzielić jakimiś pytaniami lub sugestiami? Możesz to zrobić, pisząc e-maila na adres kontakt@szpiegul.pl albo bezpośrednio w komentarzu na blogu lub pod tym odcinkiem na YouTube'owym kanale szpiegul.pl. I mam do Ciebie, jak zawsze, ogromną prośbę. Poleć ten podcast OSS okiem służb specjalnych przynajmniej jednej osobie spośród Twoich znajomych. Jednej! A w ten sposób w końcu ten podcast dotrze do wszystkich zainteresowanych. Jeśli zaś nie chcesz przegapić nic z tego, o czym opowiadam na temat służb mniej i bardziej tajnych, to zasubskrybuj newsletter na stronie szpiegul.pl. Otrzymasz wówczas darmowego e-booka mojego autorstwa. I zapraszam Cię serdecznie na blog. Jest to bowiem centralne miejsce całej mojej aktywności dla Ciebie, a także na wszystkie miejsca okołoblogowe Facebooka, Instagram i LinkedIn. Wszystkie namiary znajdziesz na przykład na YouTube'owym kanale szpiegul.pl pod tym odcinkiem podcastu albo po prostu na blogu szpiegul.pl okiem służb specjalnych. Cześć!